Witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest Resident Evil 2, ja jestem Mario, a my zdobyliśmy obie części do magicznych wrót. On jest... Halo? Okej. Najszybszą drogą jednak będzie pójście tędy. Słyszę jego kroki w tą stronę. Gdzie? Gdzie? Co? Jak? Po co? Na co? On jest tam na dole. On jest tam na dole. Nie strasz mnie tak, gro! Dlaczego? Sobie tam tupta. A ja dostaję zawału. Tak nie można, no tak się nie robi po prostu. Co się odmieni? Aha, amunicję do zwykłego pistoletu. Ops. Lera, ale proszę cię, nie zatrzymuj się na takich rzeczach. Kosztowało nas to ostatnio chwila. Up, nie, to zostawiamy, a zabieramy sobie stąd to. Czy ja jeszcze stąd coś bym chciał? Wiecie co, mamy już dużo miejsca, zabierzemy sobie miniganę może. Pozmieniamy to troszkę. To też nam się na razie nie przyda, to się też na razie nie przyda. Cyk, cyk, te zaraz zostaną wykorzystane, więc będziemy mieli 6 pól. Tak dla mnie cacy. Zobaczmy je sobie może. Obejrzyj. Aegis Circuit Conductor. Jej, część elektryczna, obejrzyj. Opa, część elektryczna. Czy mogę obejrzeć część elektryczną? Kostka z obwodami. Jestem ciekaw, czy gdziekolwiek istniały kiedykolwiek takie właśnie przedmioty. Czy takie kostki z obwodami użyły do czegokolwiek. Jedyne, z czym ja jestem zaznajomiony, to korki tak zwane, czyli bezpieczniki. Użyj. Kolejna zagadka, jak cudownie. Wszystkie... Aha. Jej, udało się! Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Wiecie co? Potrzymamy sobie minigana. Jej! Halo, halo? Halo? No mówię przecież halo! O, cześć, Palancie. No, tak trochę za mało ołowiu w tobie zostawiłem. Żelaza? Uf, żelaz? Nie mam pojęcia, z czego robi się kurde, niestety. Jakim cudem on ogląda transmisję na żywo stamtąd? Just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. Nie bój się, Sherry. Za niedługo wszystko będzie okej. Okay. A teraz gramy sobie Sherry. Gdzie jest mój shotgun? Zaraz wszystkich rozwalimy. Niestety Sherry potrafi tylko i wyłącznie tańczyć. Dalej Sherry, powal ich swoimi ruchami tanecznymi. Nie wiem dlaczego akurat ta melodia, ale okej. Okay. Szmaciana lalka. A tak naprawdę ta lalka składa się w 80% z głowy. Czy ja mogę od razu
ją sobie obejrzeć? Pewnie, że tak. Piękne oczy, naprawdę śliczne. O, a w środku? Pokaż, kotku, co masz w środku. Kostka. Uwielbiamy kostki. Ten odcinek zasponsorowały wam kostki. O nie. Nie znoszę tej zagadki. Da się jakoś pominąć ten puzzle? Okej, udało nam się to otworzyć po dłuższej chwili. A w środku były nożyczki. A nożyczkami możemy... A nożyczkami możemy... Nie, możemy zobaczyć najpierw nożyczki. Dziecięce nożyczki. Nożyczkami możemy odciąć tą okropną taśmę. I wiemy, taśma to jest jeden z najpotężniejszych budulców w świecie Rezydenta. Absolutnie nie da się jej odkleić rękoma, tak jak u nas, więc nawet o tym nie myślcie. Sporo obrazków dzieci. Wygląda jak miejsce, gdzie leczyło się osoby. Szpital? Nie! Sierociniec! Elu! Elu! Children's room. Pokój dziecięcy. Nursery. Welcome. Baby bedroom. Baby bedroom. Grzybolce, pieski, wszystko na swoim... Op, op. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... O, zepsułaś pod koniec, Sherry. Don't run. Szada? Jej. Dasz radę. No, dawaj. Jej. Halo, zombiaki? Nadal czekam, kiedy dostaniemy naszego ukochanego shotguna. Sypialnia, pokój dziecięcy. Tędy nie przejdziemy. O, tędy możemy przejść. To nieco się połamało, nie... Op. Miałem kucnąć. Zapominam, że kucanie to tutaj. Co my tutaj mamy? Tutaj był Fox. Ten, którego mogliśmy sobie zestrzelić. Kilka pluszaczków. O, jakie słodziutkie kwiatuski. Halo? To na pewno są drzwi na zewnątrz. Nie ma innej opcji, uciekamy. Nie mamy klucza. Polipka! Tutaj mamy? Nie, tylko kostkę. Kostka nam się na nic nie przyda. O. Komendant śpiewa. Kto by pomyślał, że ma taki głos? O nie. W sumie szkoda, że tylko Cheryl potrafi się tutaj skradać, bo to jest fajna opcja. Bubububububu. Op, już. Żeby zapisać. Nice. Dzienniczek. Jeśli to czytasz, wezwij policję. Potwory wszystkich zjadają. Dużo tu potworów. Pomocy, idą tu. Mamusiu, pomocy. To był Cheryl pisała? Cheryl albo jakiekolwiek inne dziecko, które tutaj było. Czy to jest... To jest nieżywa pani? Up.
O cholera. Czekaj. To jest ta świnia? Ty się... Jakiś czas temu, odcinek albo dwa temu, czytaliśmy w dzienniku w tej sali komendanta, że złapał 22-letnią świnię samicę, 1,60 m, chyba. O kurde. I ona myśli, o, ale kuźwa. Gdzie jest ten shotgun, kiedy go potrzeba? Jeszcze creepy muza. Akurat teraz! Skąd on wiedział? Pusty zmysł, kuźwa. Czemu go nie zabrałaś? Byłaś tak blisko. Uuu, prosto w twarz. Ała, ała, ała. Uuu, cześć Two-Face. Spadamy! Sam będziesz fucking sorry. A, on jest gorszy niż Tyrant. Tyrant przynajmniej na mnie nie krzyczy. O. O, fuck, Cheryl. Dawaj. Nie, tutaj jest chyba jedyne miejsce, które możemy się schować. Cicho teraz. Mówcie tak głośno. Cicho mówię. Kto nas tu słyszy? O nie! Mam jeszcze okna. Okej. Okej, może tak nie niszcz rzeczy. Op. Którędy idziesz? Chyba, że w ogóle mnie nie znajdziesz. Wtedy może być tylko dobrze. Ej. Karel, obawiam się, że Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Mógłbyś nie klnąć? Są tu małe dzieci. I ja. Mógłbym teoretycznie teraz przebiec tamtędy. O, pak. Nie! Nie widzisz mnie! Przestań! Au! Oszustwo! Oszustwo, proszę. O, przegrałem. Jesteś w potrzasku. Nasz pierwszy end. Ej, kontynuuj. Z którego momentu? A, op. Okej. O, widziałem go przez okno. Rozumiem, że nie możemy tutaj zostać. Jak otworzę... O! O, mały włos. Jak otworzę tylko te przejście, to musimy od razu spinkalać tam. It's all over now. I have a high ground. Don't try it, Anakin. Mówię. Może trzeba popracować nad twoją złością, co? Tak ci się tylko wydaje. Ty powtarzasz się. Ale widzisz, to jest inna rzeczywistość. W tej rzeczywistości wcale nie będzie ci tak łatwo mnie złapać. Jak on pójdzie na prawo, to my od razu lecimy. Ej, lecimy. Okej, czy ja tu miałem iść? Mm.
dupek. Pan mnie tu nie zauważy. To będzie cud. Show yourself now. A, bo myśmy mu chyba poparzyli tą stronę, tak? Nie. Okej. Tak, zostaw tutaj klucz. I chutko wezmę sobie klucz. Dziękuję. Opak. I spinkalam stąd. Uciekamy jak najdalej. Nigdzie. O, wow, zaświeciłeś to światło i niby mnie widzisz nagle, tak? Szybciej! Mogę zamknąć tych drzwi? Nie, raczej nie. Aha, wolność! I nawet nie potrzebowaliśmy naszego shotguna. Fuck! Zamknij mordę! O, jak on zapyla! Jak on zapyla! Otwórz, otwórz, otwórz! Jest Sonic, kuźwa, znalazł! Zamknij te drzwi kluczem! Tak! Wo! Here is Johnny! Sam jesteś, bitch! Zamknij te też! Nie! Żydal! O! Hej, dzień dobry! Za tobą! Wiedziałem, że weszliśmy w zakładkę NSFW. Kilka minut wcześniej. To zadawaj jeszcze takie pytanie. Tak jak myślałem. Sherry, all right? For now. I swear you bastard, if you hurt her. Rozłączył się. Are you serious? Damn it. Ulira. Ale mamy teraz kartę i jesteśmy w stanie stąd uciec. No właśnie, asshole. On jest w środku. Nie, no bez jaj. Nie, czekaj, to jest safe room, czyli on tutaj chyba nie może wejść. Tak, zapytania? Chyba nie. A czy możemy coś zostawić, czy możemy coś zabrać ze sobą? Nie widzę nic, co by nam się jakoś super przydało. Dobra. Moi kochani, zapiszemy sobie grę i na chwilę obecną byłoby to na tyle. To był Resident Evil 2, ja jestem Mario, a my zobaczymy się w kolejnym odcinku.